sprzedawane, każda koszula. Robiłem tam farbanki wcześniej, różne tam koronki, tam takie kuchnie takie, ale jak jest taki, to jest bogaty. I to teraz jak się... Łowickie prawdziwe powinny być w róży. A to jest winogrona, ale też winogrona, bo to winogrona to bogate takie, to każdy, ile ja już tam winogrona, to sprzedaję już te winogrona. Odpowiedni materiał, musi być tam borek, musi być maszyna, stopka odjęta, ząbki odjęte i dopiero później wyrysujemy na materiale jakiś tam wzór. I później bierzemy i jak już wyrysujemy, obszywamy, gęściutko obszywamy. Później to obrzucamy, jakby tak zygzakowe mówi się. O. I teraz wycinamy sobie. Wycinamy sobie. I teraz obrzucamy. Raz z tej strony, raz z tej strony. Tak musi być gęściutko, jak najładniej to chcieć zrobić. Tylko, że mówię pani, że na mojej maszynie to tam inaczej, a tu inaczej. Tak. Nie rusza tym tamtokiem. Proszę pani, ja wszystko to rękami wyrabiam, bo inaczej to ja, tu nic mi nie ciągnie, nic, jak do szycia to ta stopka by pociągnęła czy coś. Pedałem pani ruszy i już, a tu muszę mieć pedał zsynchronizowany, to kółko musi iść tylko w tą stronę, bo w drugą to zaraz by mi się zasupliła nitka i było po pracy. Tylko tutaj, wie pani, jest tak poszyte, bo tu szyły i ktoś jeszcze szył. Rozumiem. Taki, co pierwszy raz widział maszynę. Próbował. No. A ten środeczek jak, przepraszam się? A ten środeczek jak się robi? Tak. Pokażę pani na tym listku, bo tu będzie mniej i prędzej się to tego. Też tak samo objeżdżam. Znów zygzakowo. O, zygzakowo. I w tym czasie, jak mam te listeczki, to tutaj robię w koło, nie? Bo muszę od tego liścia przejechać do tego, nie? To póki jeszcze jest nieobrzucone. I to sobie tak robię. O. Wycinam, tylko jak jest duże pole, to wycinamy po kawałku, bo by nam się zniekształciło. A jak jest małe pole, to można wyciąć bardziej. O, to jest tak. Widzi pani? Przejeżdżam sobie. Kilka razy jadę do drugiego. Zrobię sobie drugie. Teraz jadę sobie, żeby zrobić kratkę. Widzi pani? I też sobie objeżdżam. A później to sobie jeżdżę już tylko po razie. O. I za ostatnim razem, jak wjeżdżam na krzyżak, to sobie kołuję. Widzi pani to? Teraz dochodzę sobie i już teraz sobie podkłada się grubszą nitkę, ale tutaj nie mam tej nitki, więc muszę sobie wyciągnąć trochę tej nitki. Tej nitki trochę muszę wyciągnąć i jadę
jadę potem. Ciągle z tym samym. Ten borkiem tak wykręcam, jak mi jest wygodniej, wie pani? Jak łatwiej podejść, jak to jest zakończone. I to się nazywa ten hub? Rycherie.